Moi drodzy, dzisiaj będziemy dotykać za chwilę tematyki uzdrowienia, a właściwie stawania wobec problemu, z którym mierzy się pewien człowiek przychodząc do Jezusa. Cóż tam takiego ważnego występuje, czego powinniśmy się nauczyć już za chwilę, ale najpierw, jak co dzień, idziemy do Jezusa. Przychodzimy do Ciebie, Panie, w ostatni dzień miesiąca czerwca, kiedy w wielu miejscach kończy się nabożeństwo czerwcowe, a kiedy wielu spośród nas przygotowuje się do wyjazdu na odpoczynek. Zawierzamy Ci weekend, który już niebawem, zawierzamy Tobie ten moment, w którym jesteśmy aktualnie, także wobec tych wszystkich, którzy już odpoczywają przez pierwszy tydzień wakacji. W 50. punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy: za pomocą rozumu naturalnego człowiek może w sposób pewny poznać Boga na podstawie Jego dzieł. Istnieje jednak inny porządek poznania, do którego człowiek nie może dostać się, nie może dojść o własnych siłach. Jest to porządek objawienia Bożego. Na mocy swego całkowicie wolnego postanowienia Bóg objawia się i udziela człowiekowi. Czyni to objawiając swoją tajemnicę, swój zamysł życzliwości, który odwiecznie przygotował w Chrystusie dla dobra wszystkich ludzi. Objawia w pełni swój zamysł, posyłając swego umiłowanego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Ten, Panie, porządek objawienia Bożego jest dla nas darem, o którym przypomina nam Sobór Watykański, a który cytuje wspomniany 50. punkt Katechizmu Kościoła Katolickiego. Pozwól nam, Panie, widzieć to wszystko, co dla nas uczyniłeś, także przez wyjaśnianie nam pism, przez Kościół, naszą Matkę, która daje nam możliwość wzrastania duchowego i pewność tego, że idziemy dobrą drogą. Amen. Posłuchajmy słowa. Gdy zszedł zaś on z góry, zaczęły towarzyszyć mu tłumy liczne. I oto trędowaty, podszedłszy, kłaniał się, mówiąc: Panie, jeśli zechciałbyś, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął go, mówiąc: Chcę, zostań oczyszczony. I zaraz oczyszczony został jego trąd. I mówi mu Jezus: patrz, nikomu nie powiedziałbyś, ale odejdź, siebie pokaż kapłanowi i ofiaruj dar, który nakazał Mojżesz, za świadectwo im. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 8 rozdział, dzisiejsza Ewangelia, w piątkowy dzień wybrzmiewa w takim ogromnym zatroskaniu Jezusa o człowieka, ale też ogromnej wrażliwości tego trędowatego człowieka na Jezusa, bo ten trędowaty człowiek, on nie domaga się od Jezusa oczyszczenia. On stając przed nim mówi: jeśli zechciałbyś. Tego powinniśmy się uczyć. Stawanie przed Panem w pokorze, o którym wiele razy mówiliśmy, która to pokora powoduje najróżniejsze, piękne owoce w naszym życiu. Od umiejętności, od uczenia się słuchania Pana Boga, jak mówią nam dokumenty Kościoła, pokora, uniżenie sprawia, że Bóg chce do nas mówić przez myśli, przez natchnienia, przez inspiracje, przez wszystko, co jest dookoła nas, bo to, w jaki sposób wykorzysta, to jest jedna rzecz. Ale jednocześnie ta pokora sprawia, że jest szansa na spotkanie się z tym, czego Jezus oczekuje, nawet wobec tego, z czym my przychodzimy. Wiele razy cytowaliśmy świętych i błogosławionych, którzy informują nas i tłumaczą nam, że przychodząc na modlitwie, to my mamy uzgadniać wolę Bożą z naszym Mistrzem i Panem. To znaczy, nie tyle mamy mówić Bogu, co On ma zrobić, co bardziej zapytać, czego On oczekuje wobec tego, co my przeżywamy. Natomiast nie oznacza to wcale tej prośby, którą możemy do naszego Mistrza i Pana kierować: Panie, widzisz mój trąd.
Bo przecież ten trąd to są najróżniejsze rzeczy dzisiaj. To są rzeczy, z którymi my się zmagamy. Dlatego Ewangelia jest żywa i skuteczna. Dlatego my na tym tygodniu dla Jezusa w Gdyni doświadczyliśmy tylu cudów. Mówię także o cudach fizycznych, uzdrowień. I ja znowu jestem Bogu niesamowicie wdzięczny za to, że my, kiedy jedziemy na taki tydzień, nigdy nie wiemy, co będzie się działo. Znaczy, my głosimy słowo, ale to nie jest tak, że Pan Bóg mówi, no to tam będzie 5 uzdrowień z bolącego kręgosłupa, 10 z jakiegoś raka, będą też uzdrowienia z chorób wewnętrznych, niektórzy nie będą musieli jeździć na dializę. To nie od nas zależy, kogo Bóg będzie chciał dotykać. I to, co wiecie, tak patrzę na tych tygodniach dla Jezusa, czy na misjach, które prowadzimy raz w miesiącu, kiedy prowadzimy te nasze spotkania 8-dniowe, to, że Pan Bóg dobiera często takie momenty w uzdrowieniach i wobec uzdrowień osób, których my kompletnie się nie spodziewamy. Więc są to różnego rodzaju schorzenia, które jesteśmy zaszokowani, że On uzdrawia, bo przynajmniej ja mówię za siebie. Czasem liczyłbym na to, że będzie to coś innego. I to, co jest ciekawe też, Jezus pomimo tego, że no wiemy o tym, jak się odnosi do prawa, które Żydzi poustanawiali, które trochę wypaczyło prawo, które Bóg dał Izraelowi do sprawowania kultu, Jezus po uzdrowieniu odsyła tego człowieka, żeby złożył ofiarę kapłanowi. No nie możemy też wobec tego obojętnie przechodzić. I my też oczywiście bronimy się przed tym, żeby to nie było tak, że jak ktoś jest uzdrowiony, to chciałby od razu dom przepisać. Nie, niech ochłonie. To jest dość zabawne, nie? Że teraz wszystko, życie mu się odmieniło, bo został uzdrowiony, tak? Niech to, jeżeli coś chce nawet podarować, jeżeli chce podarować jakiś dar, nawet skromny, to niech będzie to przemyślane, niech będzie to w jakiś sposób takie odpowiedzialne, bo to nie jest kwestia tego, że teraz taki człowiek to, no to teraz skoncentrujemy się na tym, że w związku z jego doświadczeniem Pana Boga będzie to, nie wiem, źródło pozyskiwania pieniędzy. To byłoby co najmniej chore, żeby nie powiedzieć, że nie, na wskroś nie ewangeliczne. No dobra. Z czym dzisiaj przychodzimy do Jezusa, prosząc o uzdrowienie? Niech wybrzmi to w naszych dzisiaj komentarzach, jeśli tylko macie taką odwagę. Oczywiście, jeśli ktoś w komentarzu doda serduszko, to kolejna już płyta w tym tygodniu Engedi będzie rozlosowana pomiędzy tymi osobami, które w komentarzu podzielą się i w ten sposób także podzielą się swoim kawałkiem siebie wobec tego, co proszą Jezusa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Zrzutka nam idzie, więc serce Was błogosławię, dziękując za nią. W imieniu tych wszystkich, którzy przyjadą do Kołobrzegu głosić Ewangelię. Do zobaczenia jutro.